W Zagórzu Śląskim powstała platforma widokowa, z której można podziwiać okolice oraz wiata turystyczne dla wędrowców spragnionych odpoczynku. Na pomysł wpadło Nadleśnictwo Świdnica, chcąc uatrakcyjnić turystycznie ten obszar. Platforma widokowa znajduje się w terenie Nadleśnictwa Świdnica, w pobliżu zapory wodnej w Zagórzu Śląskim. Obok platformy postawiono wiatę turystyczną, w której turyści mogą nieco odpocząć i schronić się przed słońcem lub silnym wiatrem. Od pewnego czasu chcemy uatrakcyjnić nasze góry pod względem turystycznym. Nasze takie piękne zakątki trafiają coraz częściej wiaty turystyczne. Między innymi przy tej właśnie platformie znajduje się wiata turystyczna ze stoiskiem na rowery, takim miejscem dla odpoczynku dla turystów. Platforma widokowa to dobry punkt obserwacyjny, z którego doskonale widać piękną panoramę tych okolic. Jest to taka panorama na Jezioro Bystrzyckie. I głównie chodzi nam o to, żeby otworzyć się dla turystów. Chcemy, żeby góry były dostępne dla turystów i przyjazne dla nich. Korzystanie z platformy widokowej i wiaty turystycznej jest bezpłatne.